Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w ostatni poniedziałek wakacji witam Was gorąco i serdecznie z naszego domu rekolekcyjnego ze Szczytnika. Zresztą, kiedy uczestniczycie w naszej modlitwie regularnie, to rozpoznajecie po melodii, którą rozpoczynamy naszą wieczorną modlitwę, kto z nas prowadzi, czy ksiądz Łukasz, czy akurat ja. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, że wczoraj ksiądz Łukasz zapowiadał swój wyjazd do Medjugorje z grupą pielgrzymkową. Dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj ze Szczytnika, z naszego domu rekolekcyjnego, gdzie poprowadzę wspólnie różaniec. Dziękuję Wam serdecznie, że zechcieliście poświęcić chociaż pół godziny swojego cennego wieczornego czasu na nasze wspólne modlitewne różańcowe spotkanie. Dzisiejsza propozycja intencji, jak zauważyliście, nawiązuje do wspomnienia świętej Moniki, jakie obchodzimy w kalendarzu kościelnym. Ta propozycja modlitwy dzisiaj to za matki, które są zatroskane życiem swoich dzieci, zwłaszcza synów. Dlaczego? O tym nam mówi nieco historia życia świętej Moniki, która żyła na początku IV wieku. Pozwólcie, żeby nie pomylić żadnego ze słów. Ja skorzystam ze sprowadzenia do mszy świętej, jakie pewnie słyszeliście w waszych rodzinnych parafiach i nieco słów nawiążę. Otóż święta Monika żyła mniej więcej w połowie IV wieku w północnej Afryce i historia mówi, że poślubiła poganina, który był człowiekiem o gwałtownym charakterze. U schyłku jego życia pozyskała go dla wiary i mogła uczestniczyć w jego chrzcie świętym, gdzie potem jej mąż zmarł. Pozyskała go dzięki swojej łagodności i cierpliwości. Odtąd, kiedy zauważyła, jak owoce jej modlitwy są bardzo skuteczne, treścią jej modlitwy stała się prośba o nawrócenie jej syna Augustyna, który sam ulegał wpływom heretyków i prowadził grzeszne życie. Mówi nam historia z życia świętej Moniki, że dzięki jej ustawicznej modlitwie, dzięki jej łzom wyprosiła nie tylko nawrócenie syna, który z czasem został biskupem, ale również wielkim doktorem Kościoła. Święta Monika dożyła jego chrztu, chrztu swego syna, nawrócenia go. Wkrótce potem umarła pod koniec IV wieku, a w tradycji mówi się, że jest matką, która wytrwale obejmuje swoją modlitwą własne dziecko. Moi drodzy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele z osób, które uczestniczą w naszej wieczornej modlitwie, to mamy, to żony i babcie, którym bardzo leży na sercu modlitwa za ich najbliższych. Zachęcam Was, byśmy dzisiaj w takiej modlitwie trwali. Powierzamy wszystkie Wasze intencje, które nosicie w sercu i gorąco zachęcam, niekonieczne jest, żeby wypisywać je teraz w trakcie. Nawet gorąco prosiłbym, żeby się powstrzymać, a własną intencję w sercu przez wstawiennictwo świętej Moniki i Matki Bożej, do której modlitwę będziemy kierować, właśnie przed Boży tron zanieść. Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice radosne, a modlimy się za matki, które są zatroskane losem swoich dzieci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Błagamy o większą wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Maryi. Matko nasza najlepsza, gdy anioł Pański przyszedłby przedstawić Tobie Bożą wolę, zapewne nie wiedziałaś jeszcze, co czekać będzie Ciebie w Twoim życiu, gdy będziesz towarzyszyć wzrastającemu Jezusowi. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele matek zupełnie nie oczekiwało takiego przebiegu życia swoich dzieci, o jakim marzyły. Ale ufamy, że kiedy powierzamy losy naszych bliskich przez Twoje ręce, Maryjo, Bogu w niebie, wtedy On bierze je w ramiona. Prosimy, aby wszyscy rodzice, zwłaszcza matki, miały tę odwagę i przekonanie, by Bogu przede wszystkim powierzać swe dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Dzisiaj w Różańcu modlimy się za stroskane matki, rozważamy drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Matko Boża, Ty doświadczając szczególnej łaski od Boga, pospieszyłaś z pomocą tej, która była w większej potrzebie. Naucz nas, byśmy doświadczając, czy to radości, czy to trudności, umieli dostrzec tych, którzy są jeszcze bardziej potrzebujący. Pospieszyć im z pomocą, z dobrym słowem, dobrym gestem, z własną obecnością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. W dzisiejszym różańcu modlimy się za stroskane matki. Przed nami trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, dobrze wierzę, że dzięki Twojemu fiat, dzięki Twojej zgodzie, Bóg mógł wprowadzić na świat i wypełnić plan, który zapowiedział. Daj, byśmy radowali się w naszym życiu nie z takich dobrych dobrodziejstw, jak zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale byśmy radowali się przede wszystkim dlatego, że Jezus rodzi się w naszych sercach. Jezus rodzi się w sercach rodzin. Jezus rodzi się w sercach synów i córek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. W dzisiejszym różańcu modlimy się za stroskane matki. Przed nami czwarta tajemnica radosna,
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, nasza Matko, wspominamy, jak z opiekunem Jezusa, Twoim mężem, świętym Józefem, wypełniłaś przepis prawa i ofiarowaliście pierworodnego Syna w świątyni. Dzisiaj wielu rodziców tak bardzo jest troskanych o swoje dzieci, że są przekonani, że muszą zrobić wszystko, by ich ocalić, by ich ochronić, by dać im to, co najlepsze. A zapominają, że mogą jeszcze powierzyć swoje dziecko rękom Ojca w niebie. O to prosimy, żeby rodzice świadomie, dobrowolnie, ale i z ufnością swoje dzieci powierzali wpierw rękom Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. W dzisiejszym Różańcu modlimy się za stroskane matki. Przed nami piąta tajemnica radosna, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, nasza Matko, Ty wiesz, ile matek bardzo pragnęłoby zobaczyć swoje dzieci w świątyni. Jak przychodzą w niedzielę do kościoła, jak przyklękają przy kratkach konfesjonału, jak uczestniczą w nabożeństwie czy przyjmują komunię świętą.
jak ich dzieci dają przykład wnukom, ale póki co tak nie jest i bardzo boli serce tylu matek. Kto wie, jak długo będą musiały czekać jeszcze, by zobaczyć przemianę serca swoich dzieci, synów czy córek, a być może ich oczy tej przemiany nie zobaczą. Będzie to dopiero wtedy, kiedy oni sami zamkną oczy. Maryjo, uproś nam u Ojca w niebie cierpliwość w modlitwie dla stroskanych matek, które wołają w intencji swoich dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kochani, serdeczna prośba. Wiem, że niektórzy mają trudności w odbiorze. Proszę, wstrzymajcie się z pisaniem komentarzy. Gorąco o to Was prosimy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Matko nasza najlepsza, na zakończenie naszej wspólnej wieczornej różańcowej modlitwy chcemy powierzyć Tobie jeszcze Ojca Świętego Franciszka, papieża Benedykta, wszystkie intencje, które oni do Ciebie zanoszą i noszą w sercu. Polecamy Tobie dusze czyśćcowe, wszystkich konających, którzy jeszcze tego wieczoru mają odejść z tego świata. Powierzamy Tobie wszystkie samotne matki, które borykają się w trudzie wychowywania swoich dzieci. Prosimy o umocnienie dla nich wiary. Prosimy też za zmarłych synów i córki, których rodzice nie mieli okazji widzieć ich, jak umacniają swoją więź z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Polecamy Tobie dzieci wychowujące się w domach dziecka. Polecamy Tobie synów i córki zatwardziałych, tych, którzy nie tylko do Jezusa nie chcą powrócić, ale w sercu mają ogromny opór. Prosimy Ciebie, obejmij te wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze sprawy, wszystkie intencje osób, które tego wieczoru wzięły do ręki różaniec i prosiły w intencji swoich dzieci. Matko, wejrzyj na nasze intencje. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję Wam za chwilę wszystkim, którzy zgromadzili się na wieczornym różańcu po błogosławie. Dziękuję zwłaszcza osobom, które pierwszy raz dołączyły do naszej wieczornej modlitwy. Jesteśmy tak licznie zgromadzeni. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić nieco swojego wieczornego czasu, żeby wziąć do ręki różaniec i dzisiaj prosić Maryję, która też była matką, żoną, opiekunką, która wychowywała przecież Jezusa, że zechcieliście poświęcić swój czas na modlitwę, zwłaszcza zatroskane matki, które dzisiaj przy okazji, jak wspominamy w kalendarzu kościelnym świętą Monikę, też doświadczały trudów wychowywania czy modlitwy za swoje dzieci. Ja za chwileczkę mam dla Was jeszcze dwa ogłoszenia, ale tym, którzy będą już nas opuszczać, udzielę Bożego błogosławieństwa. Przypomnę tylko, że gromadzimy się każdego wieczoru o godzinie 22:00 tutaj na kanale na Facebooku Różaniec bez granic. I zapraszamy każdego, kto ma tylko pragnienie, by wspólnie się z nami pomodlić w intencjach, które proponujemy, a prowadzimy je my, misjonarze Świętej Rodziny. Zatem przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A ja dla Was mam jeszcze dwa ciekawe ogłoszenia. Otóż w następne dni, z powodu nieobecności księdza Łukasza, mam zaszczyt poprowadzić wieczorny wspólny różaniec tutaj ze Szczytnika, z naszego domu rekolekcyjnego. Jeśli ktoś z Was jest z nami pierwszy raz, proszę zajrzyjcie do archiwum naszych wieczornych modlitw, kiedy prowadziłem je z rodzinami, z dziećmi, które tutaj były na rekolekcjach. Ksiądz Łukasz prowadził z młodzieżą, która akurat była razem z nim na Białorusi. W ten sposób będziecie mogli nas nieco więcej poznać. Zwracam się do tych, którzy modlą się z nami po raz pierwszy, a jest nas ponad 1000 osób. Natomiast druga bardzo radosna wiadomość, radosna i dla nas wszystkich, którzy się modlimy o godzinie 22:00 i również dla mnie. Otóż ksiądz Łukasz zaprosił mnie na rekolekcje, które planuję, byśmy mogli wspólnie przeżyć
W październiku tego roku w Górce Klasztornej. Wczoraj króciutko tylko to zapowiedział, a dzisiaj upoważnił mnie, żebym podał Wam kilka szczegółów. Otóż proszę ci, którzy będą mieli pragnienie, żeby wspólnie z nami się spotkać, to znaczy i z księdzem Łukaszem, i również ze mną, w Górce Klasztornej od 19 do 21 października. Czyli 19-21 października, jeśli ktoś będzie miał pragnienie, proszę sobie zapisać w swoim terminarzu, w swoim notesie. Po powrocie księdza Łukasza z Medjugorje za 10 dni my podamy Wam nieco więcej szczegółów. W jaki sposób można się zapisać, jaki będzie koszt uczestnictwa. Przypomnę, od piątku do niedzieli, 19-21 października. Króciutko powiemy, jaki będzie plan. Dla osób, które będą chciały dojechać wspólnie albo uczestniczyć ze swoimi bliskimi, podamy orientacyjne połączenia, w jaki sposób można dostać się do Górki Klasztornej. I muszę powiedzieć, już dzisiaj cieszę się na tę możliwość spotkania z Wami, tak mówi się, face to face, czyli twarzą w twarz, nie tylko za pomocą łączy internetowych, ale przede wszystkim we wspólnocie. Byłoby to czymś szalonym, gdyby pojawiło się 1000 osób. Podejrzewam, że tak się nie wydarzy, ale gdyby chociaż co dziesiąta osoba, to będzie naprawdę liczna, modlitewna wspólnota. Jeśli ktoś się zastanawia, gdzie jest Górka Klasztorna, co się w niej znajduje, proszę zajrzyjcie do internetu, gdzie o Górce Klasztornej można wiele przeczytać i zobaczyć. A już dzisiaj niecierpliwych zapraszam na stronę internetową. Przepraszam bardzo, zapraszam na stronę internetową pod adres www.górkaklasztorna.com. Tam jest filmik, który pokazuje pięknie nasze sanktuarium i nieco historii można o nim również przeczytać. Zatem po pierwsze do zobaczenia jutro wieczorem o 22 na modlitwie Różańca bez granic. W przyszłości, w październiku 19 do 21, do zobaczenia mówię wszystkim tym, którzy w sercu mają pragnienie, by się spotkać, wspólnie pomodlić, przeżyć konferencję i nabożeństwo. I życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Niech Pan Bóg przyjdzie Wam z wytchnieniem, byście jutro mogli obudzić się i na nowo Go wielbić, podejmując codzienne obowiązki. Szczęść Boże! Bóg zapłać i do zobaczenia z Panem Bogiem.